kolorystycznie te samochody fajnie wyglądają w takiej czarnej skórze, natomiast problem jest jeden. Siedzisko tylne, to jakby nie ktoś woził foteliki z dziećmi. Nie mam pojęcia, od czego to są. To tak wygląda, jakby to były odgniecione mocowania z Isofixów, ale zaraz zobaczymy. Postawimy sobie na środek. Dobra. Będziemy mogli obejrzeć. To jest akurat bardzo brudne. Przednie fotele przekładałem, trochę tam podczyściłem, ale nie mam preparatów. To rzeczywiście wygląda tak, jakby to były spinki od Isofixów, ale są w bardzo dziwnym miejscu. Te dwa elementy możemy wymienić, ale oczywiście wiesz, że te elementy, które będą wymieniane, a potem jeszcze raz wszywane, już nigdy nie będą oryginalne i dociekliwe oko może zauważyć różnicę. Drugą opcją jest naprawa tego w stylu smart, czyli jakoś tam naprostować to delikatnie na ciepło. Biorąc pod uwagę, że to jest tylna kanapa, tak naprawdę nie będzie użytkowana pewnie wcale, więc poszedłbym w naprawę, czyli w barwienie, w naciąganie tej skóry, bo sam fotel wygląda całkiem fajnie i ta skóra jest dosyć miękka. Natomiast przednie fotele, jeżeli będziemy robić, to też na takiej zasadzie, żeby to było bardziej trwałe, ale wyglądało, nie? Więc nie wiem, czy takie rzeczy uzupełnisz? Powiem ci tak, one nie wyglądają źle, jak na wiek samochodu. W tym modelu z reguły one są już mocno wyślizgane, wyszarpane, są jakieś dziury, przepalenia od papierosów. Natomiast na tym fotelu, nie wiem czy widzisz, ale jest czerwony odcień na siedzisku. Nie mam pojęcia, czy ktoś tu czymś już próbował to przebarwiać, czy po prostu nie coś się komuś tego, zaproszyło. To zależy, pod jakim kątem spojrzysz, ale jest tutaj czerwona barwa. Samo siedzisko. Natomiast myślę, że po wyczyszczeniu takim bardzo dobrym i po maskowaniu tych brust, ten fotel będzie wyglądał bardzo dobrze. Trzymamy za słowo. Sam proces czyszczenia również wymaga doświadczenia. Zanim przejdzie się do inwazyjnej chemii, lepiej zacząć od prostych i mniej szkodliwych metod. Czerwone odbarwienie poddało się przy zwykłym alkoholowym środku, a siedzisko odzyskało właściwą czarną barwę. Panowie zabierają się więc za czyszczenie kolejnych elementów i pierwsze próby likwidacji uszkodzeń. A to się bardzo fajnie ciąga, nie? Tak. My tutaj nagrzewając tą tapicerkę sprawiamy, że ona jest bardziej plastyczna, przez co ty naciągasz, ja naciągam w swoją stronę i ona próbuje wrócić do stanu pierwotnego. Gdybyśmy mieli to rozebrane, można by było od środka delikatnie masować palcem, pewnie byśmy jeszcze więcej tego wyciągnęli. Ale już jest mniej widoczne. No możesz sobie porównać jedno do drugiego, wyglądały tak samo, tak? Tak, to prawda. Już jest bardzo fajnie. Tutaj widzisz, jeszcze są jakieś dziurki, spróbujemy to też wyprostować. Będziemy robić do skutku, żeby nie przepalić. A to już jest płytsze niż to, co po prawej stronie było. Różnica jest po kilku, że tak powiem, 50% lepiej, tak?